Jaszka wszystkim. To znowu ja, Gucioel, i witam was serdecznie w kolejnym już odcinku na kanale. Dzisiaj wracamy do Age of History 2, a konkretnie to wracamy do potężnego Bizancjum. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na tym, że mamy w planach wjechać w Anglię, bo w zasadzie są to jedne z ostatnich terenów, które zostały nam do zajęcia, aby utworzyć cesarstwo rzymskie. To jest cel tej naszej dwuodcinkowej miniserii. Dzisiaj ten cel już osiągniemy. A więc nie chcę już wam dłużej przeszkadzać. Zapraszam was do oglądania. Zanim zaczniemy rekrutować wojska i będziemy atakować Anglię, myślę, że najpierw pobudujemy w tych tutaj prowincjach, w Barcelonie, Monako, tutaj w Awinionie, w Brytanii, zbudujemy jakieś fortyfikacje, aby po prostu te miejsca się broniły przed atakami Anglików. Poza tym nie wszystkie ziemie w regionie niemiecko-holendersko-francuskim zostały jeszcze przejęte, więc zanim zaatakujemy Anglię, najpierw zajmiemy się tutaj tym regionem. Myślę, że kilka tur na to spokojnie zleci. 2000 years later. A zanim przejdziemy dalej, tylko powiem ci jeszcze, żebyś zasubskrybował kanał, zostawił dzwoneczek oraz polubił ten film, jeżeli ci się spodoba. Zachęcam ciebie również do napisania jakiegoś miłego komentarza. Może być z krytyką, nie są otwarte na krytykę, byle była ona konstruktywna. Zapraszam was też na mojego Discorda i Facebooka, linki znajdziecie w opisie. Już wam dalej nie przeszkadzam. No dobra, no to zaczynamy. Na start szybka wojna z Ulmem i z Austrią. Zobaczymy jak nam pójdzie. No dobra, te gałgany jakieś siły tutaj przysłały. Nie mam na razie wystarczającej liczby żołnierzy, żeby ich tutaj pokonać, więc musiałbym się cofać z powrotem na granicę, a na to tego robić nie chcę, więc wezmę tylko tyle, ile zajęliśmy i pokój. Zasymilujemy te prowincje i będziemy dalej ich jechać, bo po co się męczyć. Dobra, wiecie co? Trzeba zrobić coś dziwno-głupiego, bo tutaj sobie pobiłem, zaraz będę się szykował do ostatecznej wojny z Ulmem, później podbiję Burgundię, rozbudowałem tutaj forty wszędzie, ale zanim zaczniemy wojować z Ulmem, Burgundią i Anglią, postanowiłem, że trzeba zrobić coś ciekawego. Dlatego rekrutuję wojska w Rzymie. Zastanawiacie się czemu w Rzymie? Macie powód, żeby się zastanawiać. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zapewne uczono was wielokrotnie w szkole na historii, że za czasów Imperium Rzymskiego nie było kolonii, tym samym nie mogli mieć oni kolonii. Jest to bójda. Właśnie wam pokazuję, jak Bizancjum zakłada swoje własne kolonie w Afryce. Zaraz spróbujemy popłynąć albo do Azji, albo do Ameryki, czy gdzieś i będziemy zakładać nasze własne kolonie. O nie, jest problem, nie ma tutaj dużej ilości terenów do kolonizacji. No trudno, sobie tutaj w dżungli się zamieszkamy, usadowimy. Na razie olewamy te nasze kolonie, niech se będą, a my już wracamy do Europy, no bo trzeba pamiętać o celu odcinka. Szczerze powiedziawszy, to ja robiłem te kolonie tylko po to, żeby mieć trochę czasu na odcinku, zanim mi się zasymilują tutaj prowincje zajęte od Ulmu. No dobra, pora dojechać Ulm. Mają w tym momencie trzy prowincje, na których nam zależy, no ale niestety trzeba zjeść ich w całości. Bo nam je oddadzą tylko tych dwóch. A szkoda, chciałbym, żeby Ulm sobie istniało. No ale skoro nie chcą istnieć, no to ja im nie nakażę istnieć przecież, czyż nie? Kurnia, coś tu spieprzyłem. Za bardzo sklikowałem i teraz mam problemy. Co to kurde jest? Kurnia, bawię się z ganianego po całym kurde kraju. jeszcze tutaj nasi desantynowie. Jak? Dlaczego? Ale po co? O, no i wreszcie wojna po wojnie. Zaraz! Jakim cudem tylko 56%? Nie chce mi się dobrem latać, te tereny są mi całkowicie niepotrzebne, jeżeli dobrze pamiętam. No, po co mi one? Nie wiem. Więc biorę tylko to tu i spadam i nie chcę ich widzieć więcej na oczy. No, tyle dobrego i niedobrego zarazem, że Burgundia, nie wiedzieć czemu, od razu wypowiedziała mi wojnę razem z Hafisydami. Bardzo dobrze, że Hafisydzi wypowiedzieli mi wojnę, ponieważ będzie można stworzyć potężne imperium rzymskie w Afryce. Tylko się zrekrutuje jakieś oddziały czy coś. Wysyłam szeroką armię, żeby desantowali się do Tunisu i zobaczymy, co z tego będzie. Tyk, Tunis zdobyty, a tymczasem Burgundia upada i zajmujemy wszystkie jej tereny. Będzie trzeba i tutaj też te dwie tutaj ufortyfikować. A tymczasem wracamy, aż tam tutaj przybyły już wszystkie posiłki. No to dobra, no to się rozchodzimy. Tutaj dajmy z 4000 i reszta niech leci na południe. Moguncji się nudzi, to mi postanowili wojnę wypowiedzieć. Cholera jasna, ja nie mam tych prowincji zasymilowanych. Zapomniałem, żeby je asymilować i kurnia będą robić co chcieli. Co chcą właściwie. Hafisydzi zostali już prawie całkowicie podbici. Jest git. Moguncja! Ty kuro! No dobra, uznajmy, że uznajemy twoją porażkę. I niech wezmą se te dwie prowincje, niech się wypchają. No, najważniejsze, że zostało to, na czym nam zależy. O, a my tutaj desantujemy się na Hafisydów. No dobra, no to zajmuję wszystkie ziemie Hafisydów, które tylko mogę, cyk. I potężne Imperium Rzymskie powraca do Afryki. Ale hej, co, jak się klika w, to się, jak się pojawia V, to się pojawiają i znikają się na cud. Fajna rzecz, nie wiedziałem. Zupełnym misklikiem to zrobiłem. Ciekawa rzecz, był bunt w Anglii, którego w wyniku wyzwoliła się Prowansja. Myślę, że to wygląda na bardzo dobrą okazję, żeby wziąć i roztoczyć opiekę nad prowansyjskim ludem w ochronie przed Anglikami. I cyk. Prowansja została wcielona do potężnego cesarstwa bizantyjskiego, aby ochronić ich przed imperialistycznymi zapędami Królestwa Anglii. O, tutaj też jakiś kolejny wielki bunt. Mam nadzieję, że im się uda, chociaż wysyłają już oddziały do pacyfikacji. Niestety sporej wielkości bunt w północnej Francji zakończył się niepowodzeniem i upadkiem. A szkoda, szkoda. Byłaby kolejna szansa, aby powtórzyć manewr tak jak z Prowansją. No niestety. No, przy okazji widzimy, jak spore siły zgromadziło wcale nie tak daleko. Zostały zgromadzone przez Anglików. Myślę, że trzeba w takim układzie wzmocnić południową flankę. Dobra, więc wiekopomna chwila nastała. Czas wreszcie wjechać i zniszczyć Anglię. Jaki jest plan? Trzymamy Barcelonę, trzymamy Prowansję, czyli południe, trzymamy Bretanię i tylko będziemy starać się na razie zająć północny region Belgii, Holandii i Niemiec. To jest nasz cel, żeby opanować ten tutaj region i wtedy ruszymy na ofensywę na całym froncie. Wypowiadamy wojnę i ruszyli. No tutaj też jednak zdecyduje się przedłużyć granicę. Barcelona będzie mocno szturmowana, no trudno, trzeba udzielić jak najmocniejszego wsparcia. Nawarra, Kastylia wypowiadają nam wojnę, włączają się do konfliktu po stronie Wielkiej Brytanii. A my tutaj wzmocnimy naszą obronę. Te ziemię i tak będziemy chcieli na pewno zabrać w pierwszym ataku, bo pewnie wojna z Anglią będzie no, czymś można rzec nawet pospolitym. I cyk. Anglia przedzielona, odłączyliśmy Holandię, teraz wybijemy tutaj kociołek i ruszamy na południe. Cały czas będziemy rekrutować wojska w Barcelonie, to jest bardzo ważny punkt obrony. O, widzę, że też się szykują do ataku na Bretanię, też staramy się ją utrzymać. A tymczasem wojska z regionu niemieckiego wysyłamy na front, aby wspomogły będące już tam oddziały. Dobra, Rennes zaraz spadnie, najprawdopodobniej. Zastanawiam się, czy nie zniszczyć tutaj zamku, aby po prostu Anglicy mieli większe problemy, zwłaszcza, że zaraz będą się tutaj desantować jeszcze dodatkowymi siłami. Dobra, już powoli wracają. Dalej się dzielnie trzymamy i bronimy. Na razie nie są w stanie przełamać linii frontu, to bardzo dobrze. Zaraz najprawdopodobniej przejdziemy do ofensywy z Barcelony. No, Brytanii na razie będziemy trzymać dalej. No dobra, wyprowadzamy ofensywę z Barcelony. Już na całym froncie w następnej turze ruszamy z ofensywą z Brytanii. Dobra, część francuska Anglii praktycznie już leży, zostały tylko regiony dookoła Bordeaux. Na razie zanim ruszymy tam do ofensywy, to przeorganizujemy linię frontu, a tymczasem będziemy wysyłać wojska z desantem do Cornwalii. A się okazuje, że wielki jest upadek Anglii, na razie sobie nie radzą. A i front już został przeorganizowany, śmiało możemy ruszać dalej. Królestwo Nawary zostało już całkowicie rozjechane. Zajmujemy ich jedyną prowincję. No i czekamy znowu dalej na przeorganizowanie się frontu. Anglicy przynajmniej już w Anglii i Walii przynajmniej odzyskują już panowanie nad sytuacją. Wielki jest upadek Anglii, chyba już cała leży. No prawie cała. Dwie prowincje jeszcze zostały, tylko gdzie? To jest pytanie. Ta wojna trwa już 81 lat. No trochę czasu minęło. O! Anglicy proponują mi wspaniałego pizdila, w którym ja nie dostaję nic. O co kurnia chodzi? Ja przedstawię im swoją propozycję, jak ja widzę podział świata. No, myślę, że ten peace deal jest zdecydowanie lepszy niż to, co oni zaproponowali. Niestety, nie chcą się zgodzić. Cholera, jest coś takiego, że ja nie mogę im zaoferować pokoju. Co jest? Coś tu się zepsuło. Nie no, powiem szczerze, że ja jeszcze nigdy tego nie robiłem, no ale muszę się chyba pokusić o użycie cheatów, bo cholera jasna, nic tutaj się nie dzieje. No i świetnie, ustawiłem sobie wojska na granicy z Portugalią, która puszcza wojska Kastylii, nie mogę wysłać prośby o pokój, oni też nie mogą mi wysłać prośby o pokój i kurwa sejf spierdolony. I żeby tworzyć potężne cesarstwo rzymskie, musiałbym podchodzić od nowa. Kurja nie, mi siadła i umarła psycha. Wojna trwa 98 lat. Ja już nie mam siły, psycha mi umiera. To tyle w dzisiejszym odcinku, ja już nie mam siły na więcej. Proszę mamo, zabierz mnie stąd. Ja po prostu już nie mam siły, mi dzisiaj umarła psycha. Dzięki wam bardzo za oglądanie, ale jak widać cesarstwo rzymskie jest niemożliwe u mnie do stworzenia, ponieważ zawsze idzie coś nie tak z grą. Jak wcześniej się zepsuł nam papież po tym, jak został faszystą, to teraz cesarstwo nam się zepsuło po tym, jak poparło buntowników. Ludzie mówią, Hubert, napraw grę. Tutaj się powinno mówić, Łukasz, weź napraw tą pierdzieloną grę, bo w to się nie da grać.